No, hejka na moim kanale, zapraszam Wodniki na czytanie tygodniowe. Dzień dobry, Wodniki. To jest czytanie dla Was od 11 do 17 września 2023 roku. Tygodniówka na nadchodzący tydzień. Czytanie ogólne, bierzecie to, co rezonuje, a resztę zostawiacie dla tych, którzy mieli usłyszeć czytania. Dziękuję Wam za dotychczasowe subskrypcje, lajki, za komentarze. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję Wam za oglądanie do końca. Moi drodzy, zapraszam osoby, które nie subskrybują kanału, do włączenia subskrypcji, ponieważ kiedy włączycie subskrypcję i włączycie dzwonek, wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, więc nic nie przegapicie. Zaczynamy, moje drogie e, wodniki, wodniczki. Zobaczymy, jakie energie dla Was na nadchodzący tydzień, co może się wydarzyć, co u singli, co w związkach, co w miłości, co w pracy, w finansach, jaka rada lub wynik dla wodników, i wodniczek. Robaczki moje, co tam u was. Mhm. Co może się wydarzyć? Sześć kielichów. Co w miłości u singli. Dziewięć buław. Co w miłości w związkach? Trzy kielichy. Co w pracy i w finansach? Sześć mieczy. Sześć mieczy. I jaka rada, lub wynik? Pięć buław. Ale numer. W tle rycerz pentakli. Wisielec i gwiazda. I gwiazda, a za nią asbuław, arcykapłan, umiarkowanie. Wiecie co? <grym> Ale historia. Można by tak do końca i do końca, i do końca. Patrzcie, co tu się dzieje. Tu się dzieją piękne rzeczy, się zadziwają po kolei w tle. Małymi krokami do przodu na nowo. Czekacie, brak aktywności zawieszycie, czekacie na spełnienie marzeń, spełnienie pragnień. Pięknie spełniają się marzenia, pragnienia, możecie je wypowiadać, one się spełniają. Czekacie, e, macie dzięki temu nowy początek z kimś albo nową relację, nowy interes, nową pracę. Nowy początek powoduje ślub, przewartościowanie, ewentualnie wartości moralne ważne, umiarkowanie, prowadzi to do. Cierpliwości do balansu, do równowagi i znowu do zmiany, czyli znowu się napędza koło fortuny, znowu, znowu się dzieje w kierunku króla Pentakli, w kierunku, moi drodzy, no, posiadania wszystkiego, co potrzebne do tego, aby się cieszyć. Dobra. To co? No to w takim razie yy, robimy sobie. Sześć kielichów, e, wydarzenia. Co to się może wydarzyć w nadchodzącym tygodniu? No, będziecie wspominać, będziecie bardzo nostalgicznie powracać do jakiejś relacji, do jakiegoś związku, do jakiejś bratniej duszy, do miłości. Będziecie sobie, kochani, e, w ten sposób e, poczynać. E, być może mm, W nadchodzącym tygodniu pokażą się takie sytuacje dla Was, które uświadomią Was, że jesteście akceptowani, akceptowane, że ktoś akceptuje Was takimi, jakie, jakimi jesteście. E, drogie wodniki i drodzy wodnicy, drogie wodniczki. Tak, to oznacza, że dzięki temu czujecie się, dzięki tej akceptacji bliskiej osoby, czy w ogóle dzięki akceptacji konkretnej osoby czujecie się spokojnie, czujecie się bezpiecznie, czujecie się, no właśnie, czujecie się dobrze. Moi drodzy, możecie więcej chcieć odpocząć albo chcieć powrócić gdzieś w rodzinne strony, co po niektórzy z Was. Też po to, aby odpocząć, no albo co moi drodzy, co bardziej też prawdopodobne, po to, żeby właśnie e, w, m, poczuć taką beztroskę, poczuć znowu e, ten powrót. Niektórzy faktycznie wracają do osoby, z którą były, do, m, czy ktoś wraca do waszego życia, tak? Osoba, z którą byliście, no jest to bardzo możliwe. No więc tutaj nie ma co wymyślać, bo moi drodzy będzie tęsknota za tym, co przeminęło, za uczuciowością, będzie sentymentalizm, ta ucieczka w przeszłość. Tutaj będzie wybaczenie i zrozumienie. Ktoś komuś wybaczy i ktoś kogoś zrozumie, nastąpi poprawa też stosunków, być może rodzinnych, może rozpoczną się na nowo, ponownie, z powrotem rodzinne spotkania, wyjazdy, przyjazdy i nastąpi odnowienie takich wcześniejszych kontaktów. Ktoś może tęsknić, właśnie za jakimś mocno. To jest też ka karta tęsknoty, takiej nostalgii. Moi kochani, jeśli słychać w tle kosiarę, przykro mi bardzo, no, odbywa się koszenie. I tak jakby średnio mam na to wpływ. <grych> Także, no, co się musi zadziać, no to się musi zadziać, więc się kosi niech się kosi. Niech będzie ładnie przestrzeżone. E, moi drodzy, co u Singli? U Singli w miłości. Jest dziewięć buław. Jest y, pewien okres, w którym wy y, możecie przyjmować trochę y, obronną postawę. Być może wynika to z zagrożenia, czujecie jakieś zagrożenie, ale takie wiecie. A zagrożenie sytuacji, no właśnie, bo singiel może odczuwać, czuć się ciężko, jeżeli ktoś mocno, ktoś jest w stanie, na przykład, że jest sam, sama osoba, i ktoś bardzo mocno napiera na Was z tym, żebyście weszli w relację lub w związek. Czasami tak jest, że ktoś Was tak mocno ciśnie, wiecie? Tak, tak tworzy taką presję po prostu. No więc w nadchodzącym tygodniu możecie czuć taką presję, możecie czuć przeciążenie. Możecie czuć, no właśnie, że trzeba stawić czoła nowej sytuacji, ale czujecie, że to wyzwanie, przed którym stoicie, trochę przerasta was w nadchodzącym tygodniu. Tylko to nie zawsze jest tak, że, że po prostu. Faktycznie jest to coś, co jest ponad Wasze siły? Nie. Raczej może to wynikać z niechęci Waszej do tego, żeby, żeby stawić czoła tej nowej sytuacji, stawić czoła temu wyzwaniu. Po prostu nie chcecie, wolicie to przeczekać i tak może jest lepiej. Niektórzy czują się sami ze sobą dobrze w nadchodzącym tygodniu, nie chcą tego zmieniać. Inni wręcz przeciwnie, czują się osamotnieni, samotni. I jeszcze bardziej przez to się izolują, ale ta izolacja trochę wynika z braku zaufania, z pewnej podejrzliwości co do kogoś, z dużej czujności. Więc, moi drodzy, może warto odrzucić tą kontrolę, porzucić kontrolę. Czujnym zawsze trzeba być, ale podejrzliwym tylko wtedy, kiedy to uzasadnione. Także nie bądźcie podejrzliwi w stosunku do wszystkiego i w stosunku do każdego, no tylko bądźcie podejrzliwi tam, gdzie widzicie w danym, danej sytuacji, w danym momencie. E, zasadność tej podejrzliwości, nie? Więc to, to w ten sposób po prostu, w tym się kierujcie. Natomiast e, co do tego, co w ogóle w miłości dla was, e, wy będziecie najczęściej dochodzić, większość z was po jakichś trudnych, e, wyczerpujących w wasz organizm, przeżyciach, doświadczeniach. Może ktoś zakończył relację lub związek i to jest tym spowodowane. Czasami jest tak, że odczuwacie w nadchodzącym tygodniu jakieś wpływy, takie negatywne wpływy, które miałyby związek z przeszłością, no i jakby jeszcze na tą waszą, w tym nadchodzącym tygodniu, jeszcze na was miały wpływ, po prostu. Stąd pewien brak zaufania, stąd też jakiś lęk przed odrzuceniem czy zdranieniem. No, myślę, że. Nie warto w sobie tego trzymać, ale jeżeli macie potrzebę w nadchodzącym tygodniu to przetrawić, no to pewnie tydzień to nic takiego gorzej. Gdybyście chcieli trawić latami no to nie, to nie, to nie polecam, to nie polecam. Nie polecam się babrać w tym, wtedy. Lepiej z tego wyjść i zacząć żyć, moi drodzy, żyć pełnią życia. Eee, tak. Co u moich drogich, kochanych związkowców? Drogie, kochane związkowcy, wy natomiast macie trzy kielichy. Jakby to wam powiedzieć, możecie mieć trzecią osobę, może wam w wkroczyć w nadchodzącym tygodniu w związek, w relację ktoś trzeci. Może to być romans, może to być flirt, no może być w każdym razie ta trzecia osoba, słuchajcie. Czy to u was, czy u waszego partnera, czy u partnerki, czy u męża, czy u żonę, no u kogoś to jest. Ktoś y, może, y, kochani, y, będzie miał jakieś spotkania firmowe, integracyjne, czy też inne. W towarzystwie, w którym no, jakby łączy osoby jeden cel, to może być towarzystwo z pracy, jak najbardziej. Ale nie musi być z płaszczyzny zawodowej. Jeżeli jesteście w związkach i relacjach, w takich, w których wiecie, że nie ma tej trzeciej osoby, jesteście tylko w dwoje, dzisiaj, jutro i pojutrze, no to pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że trzy kielichy wskazują na wspólne świętowanie i celebrowanie. Jeśli o tym nie myśleliście, to może warto pomyśleć i świętować. Ale wiecie co? To jest też kwestia świętowania sukcesów nie tylko własnych. Ale czasem czy ich również. Jeżeli wy odnosicie sukcesy, oczywiście celebrujcie tą chwilę, tak wspólnie z drugą osobą czy też ze znajomymi czy z rodziną. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli ktoś inny odnosi bliski z waszych bliskich osób sukces, no to też starajcie się, kochani, traktować tą osobę tak samo jakbyście siebie samego czy samą siebie potraktowali, nie? Pamiętajcie o tym. Bo to jest też ważne. I co jeszcze? No jeszcze to, że możecie świętować jakieś narodziny dziecka albo zajście w ciążę, to też możecie świętować. No ewentualnie, tak jak mówię, wdanie się w Roma, wdanie się w flirt, któraś z tych osób tutaj dobrze się bawi, no więc hmm, pytanie, czy wiecie, że się ktoś dobrze bawi, lub jeżeli to wy się macie zamiar dobrze bawić i wy macie trzecią osobę, no to, no to macie, no i co? Nikt wam nic nie zrobi, nie? Jedynie wy sami możecie sobie zrobić krzywdę tym, ewentualnie skrzywdzić siebie, skrzywdzić osobę waszą, skrzywdzić tą osobę, z którą sobie flirtujecie, bo tak naprawdę zadajcie sobie pytanie, czy co z tego wyniknie. I czy w ogóle chcecie, żeby coś z tego wyniknęło? nie? Czy, czy faktycznie coś z tego wyniknie, czy to będzie tylko takie, wiecie, krótkotrwałe, albo jednorazowe, a później się okaże, że albo jest pamiątka do końca życia w postaci ciąży, albo po prostu. Yy, no będzie to tak krótkotrwałe, że zaczniecie później mieć wyrzuty sumienia albo zastanawiać się, czy, jaki to miało sens w ogóle, po co straciłam, czy po co traciłam na no to czas. Czasami tak jest, ale nie zawsze. Tak jak mówię, czasami odnosi się tutaj to do świętowania czyjegoś sukcesu, czy, czyjegoś progresu, może czyjegoś awansu, może czyjegoś, nie wiem, zmiany, jakiejś zmiany stanowiska, zmiany pracy. No, różne to mogą być sukcesy. Wiecie, no, ktoś kupi dom, też może się cieszyć, ktoś założy rodzinę, może się cieszyć, komuś rodzi dziecko się i też będzie się cieszyć. No, co, co przynajmniej większość. <noise> Dziękuję Wam. I co mamy w pracy w finansach? No, w pracy w finansach sześć mieczy. Sześć mieczy. A sześć miecza, moi drodzy. To tak po tym świętowaniu albo podczas tego świętowania możecie świętować co? No jakąś zmianę. Szóstka mieczy mówi o zmianie. To może być zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy. To może być nowa praca, nowe miejsce do życia, nowe miejsce zamieszkania. To może być nowa relacja, nowy związek, nowa ja, nowa, no, nowa ja, nowy ty, tak? Tak, tak. I co jeszcze? Może być przekwalifikowanie się. Tu mogą być duże zmiany w życiu zawodowym. Może to być taka praca, albo którą będziecie wykonywać w miejscu zamieszkania, albo praca związana właśnie na łączach internetowych, też tak może być. Może to taka zmiana i z tego się cieszycie, a może to zupełnie inna zmiana w życiu zawodowym. Może całkowita zmiana pracy, może właśnie zmiana dotychczasowego zajęcia, może będziecie robić coś innego, może będziecie się przekwalifikowywać, albo zmieniać jakiś zakres działalności, pojawią się w was w Waszej głowie nowe koncepcje, nowe pomysły, może pojawić się jakiś pomysł z podróżą. Podróże raczej związane z pracą albo z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, ale nie muszą być, no różnie to jest. W każdym razie może pojawić się zupełnie nowa możliwość. Także, jak pojawi się nowa możliwość, nowa droga, no to najprawdopodobniej skorzystacie. I też jest ważna informacja, że nadejdzie w pracy czas na podjęcie jakiejś ważnej decyzji. Więc, jeśli trzeba i możecie, to podejmujcie tę decyzję, bo no najwyraźniej jest to dobry czas na to, albo czas jest konieczny podjąć jakąś decyzję. I tak po prostu, moi kochani, i tak. Możecie też niektórzy z Was połakomić się na przekraczanie jakichś granic w pracy, więc na to trzeba byłoby trochę uważać, żeby pewnych granic jednak nie przekraczać. Jeżeli, jeżeli nie jesteście osobą, nie jesteście właścicielem, nie jesteście współwłaścicielem, nie jesteście, wiecie, osobą, która jest decyzyjna i ma wpływ, no to raczej się, raczej nie, nie, staraj, nie przekraczajcie pewnych granic, co do których mogłyby tutaj być problemy. W związku z tym, o, no, o różne granice może chodzić, tak? No, o granice za, za, wiecie, wykonywania swoich obowiązków, o granice zakresu odpowiedzialności, o granice pewnych kompetencji, o wchodzenie w, w tam, gdzie nie powinniście na przykład. Nie wiem, no, czasem jakieś stosunki międzyludzkie ludzkie też nie wszystkie są mile widziane, nie w każdej formie, a różnie to bywa. Wiecie, w jednych miejscach jest to akceptowane, w innych nie, więc abyście sobie nie zaszkodzili, czy komuś również, czy wspólnie, żebyście sobie też nie zaszkodzili tak to czasem wygląda. W radzie lub w wyniku jest pięć buław. Pięć buław. Radzi wam, żebyście moi drodzy znaleźli sposób na to, aby świętować nie tylko własne osiągnięcia, ale również sukcesy innych osób. No widzicie, świętowanie sukcesu macie w pozycji związki relacje. A tutaj jest świętowanie i tutaj jest rada lub wynik. Jeśli wynik, to fajnie, natomiast jeśli rada, to też dobrze, ale trzeba byłoby wziąć ją pod uwagę, bo no, wygląda na to, że jakaś wasza osoba, nie wiem czy z relacji, czy ze związku, czy osoba, no, no raczej bliska osoba, tak, bo mamy tą trójkę kielichów w pozycji związku, być może na coś zasłużyła, aby ją, wiecie, nie tylko poklepać po ramieniu, czy też pochwalić jakimś takim bardzo, że tak powiem, skąpym wyrażeniem, tylko no być może trzeba to oblać, albo trzeba to świętować w jakiś sposób to, wiecie, świętowanie może być różne, wcale nie trzeba tego zakrapiać alkoholem, bo to wcale nie o to chodzi można po prostu razem się gdzieś wybrać upamiętnić ten sukces, wiecie, no czy wybrać się na jeden dzień, na kilka godzin, na weekend czy zrobić sobie urlop, no każdy może co innego w danej chwili Mówimy o nadchodzącym tygodniu, więc w jakiś sposób trzeba by tą chwilę, wiecie, jakaś wspólna kolacja, jakiś wspólny wypad, coś aby zrobić to w sposób taki, aby to raczej zapamiętać. Co zapamiętać? Zapamiętać to, że świętowanie sukcesów jest miłe, jest przyjemne, aby nasz umysł kojarzył to z czymś przyjemnym. Wiecie o co chodzi, z radosnym, z przyjemnym. Wtedy będziecie chętniej motywować innych siebie do Celów, do osiągania tych celów, do osiągania sukcesów. Jeśli jakiś cel prowadzi do jego osiągnięcia i prowadzi do sukcesu, wszyscy się cieszą. Zapamiętajmy tą chwilę, bo w życiu mamy chwilę. Więc zapamiętajmy tą miłą chwilę i ją celebrujmy, abyśmy mogli dalej dążyć do kolejnych celów i do kolejnych sukcesów i celebracji tych sukcesów. Więc to jest ważne, żeby docenić ten sukces. Jest to ważne i swój i innych też. Nie tylko swój, ale innych również. To radzi. To radzi, kochani, nam też piątka buław, ale nie zawsze. Czasami piątka buław potrafi radzić, abyście wybierali mądrze, o co będziecie walczyć. Czy wy tutaj macie jakąś walkę? Single mogą mieć walkę i mogą mieć walkę osoby w związkach, jeżeli chyba, że ktoś walczy o jakąś przeszłość no ale to też przeszłość, tu mówimy o bratniej duszy o miłości, więc to, to samo A więc jeżeli singiel walczy o, o, o jakąś, moi drodzy przeszłość albo, albo walczy tutaj bardziej z lękiem bo singiel nie walczy o przeszłość, tylko walczy w karcie dziewięciu buław bardziej z lękiem boi się zaangażować po prostu boi się zaufać więc z tym walczcie ale wybierzcie mądrze o co będziecie walczyć no więc warto oczywiście każde lęki rozpoznać, z czego one wynikają i się z nimi rozprawić. Pamiętajcie również, że pięć buław to jest rywalizacja, no więc jeżeli widzicie, że w drodze do serca jakiejś osoby jest więcej kandydatów, jest więcej kandydatek, to zastanówcie się, czy warto o to walczyć przede wszystkim. Dlatego jest dla singli przestroga, żeby wybierać mądrze, czy warto. Otóż, dla osób w związkach też. Dlatego, że niezależnie czy jesteście w tej chwili singlem, czy związkowcem, to związkowcy w Trójce Kielichów też mają, może nie wiem, może chcą kogoś tu poderwać, może tu chcą kogoś, wiecie. Jakąś zdobycz osiągnąć, tak? Na tej imprezie, czy podczas tych, tego świętowania, czy w ogóle w przyszłym tygodniu, no chcecie się wdać w jakiś romans, jakiś flirt i walczycie, na przykład, bo do, a nie wiem, do tego, żeby zdobyć tą osobę, żeby z nią zrobić rzeczy i cokolwiek, żeby ta osoba może zwróciła uwagę. No, jest potrzeba takiego zaangażowania się yy, i więcej osób tak rywalizuje o tą osobę i chce się spotkać, chce robić rzeczy. No więc zastanówcie się, czy warto o to walczyć. Po prostu zastanów się mądrze i wybierz, o co warto walczyć. Czy warto walczyć o jakiś romans, o jakiś flirt, o coś przelotnego, przygodnego. Ktoś powie, że warto, jeśli taki ma cel. Ale jeśli celem w waszym w zasadzie nic z tym nie osiągniecie, że sobie zrobicie rzeczy z tą osobą, bo niczego, do niczego was to nie doprowadzi, no to po to warto po prostu się zastanowić i mądrze wybrać, o co walczyć. Bo łatwiej walczyć singlowy, nawet brać udział w takiej rywalizacji, gdzie jest więcej ludzi, no bo robicie to w jakimś celu, tak? Wtedy. No, jeżeli jesteście sami, a nie chcecie być sami czy same, to robicie to w tym celu, aby być razem kiedyś, w przyszłości, aby mieć szansę na to, żeby się poznać. A w sytuacji, w której ktoś nie zamierza wychodzić z relacji związku, e, czy jest w małżeństwie, czy jest w partnerstwie i decyduje się na flirt, czy walczy o kogoś, rywalizuje, wiecie, konfliktuje się i w ogóle, no to pytanie, po co to robić, no? Jeśli tak chcesz, jednorazowo, ok, ale po prostu pięć buław radzi, żeby się nad tym zastanowić, czy, czy jest to tego warte, wybrać mądrze, tak? No wybrać mądrze może dlatego, żeby nie, kochani, też nie tutaj, wiecie co, nie powstało z tego nowe życie, bo zajście w ciążę w trójce kielichów jest możliwe. Co jeszcze w tych pięciu buławach? No, może być na koniec tego wszystkiego jakiś konflikt wewnętrzny w Was, bo może być bardzo dużo różnych możliwości, różnorodnych możliwości w nadchodzącym tygodniu i tych nowych pomysłów zawodowych, i nowych spraw, nowych wyzwań. Takie współzawodnictwo może być i w pracy, i właśnie w związkach, w relacjach, w kwestiach osobistych. Może tak być, że zaangażujecie się w wyniku tego wszystkiego w czyjeś problemy. No, i później one, no tutaj mógłby jakby singiel zaangażować się w czyjeś problemy, bo singiel ma kartę dużego obciążenia, obowiązków, zobowiązań, więc nie weźcie na siebie zbyt dużo. I tyle, moi drodzy. I chyba tyle. No, chyba, że będziecie chcieli udowodnić komuś w wyniku tego wszystkiego swoją siłę. Może zajdzie konieczność udowodnienia swojej siły tutaj. To tak, jakby. Mm, Ktoś stwierdził z was, że kurde, ktoś komuś chyba chce podkraść partnera, partnerkę, osobę i tak trochę stwierdzacie, że chyba jest konieczność, żeby udowodnić, że ja jestem silniejsza, że jestem silniejszy, że to ze mną powinnaś, powinieneś jednak być, a nie z nim, tak, żeby kogoś innego. Czy inną, że tak powiem, zostawić, dać sobie spokój. Wiecie, rywalizacja i konkurencja o kogoś odbywa się bardzo różnie, na bardzo różnych płaszczyznach i objawia się w bardzo różny sposób i w różnych formach. No więc, y, pięć buław mogłoby mówić, że wiecie, że to wszystko, co się dzieje, oznacza konieczność dogadania się z drugą osobą. Możecie mieć konflikt w życiu osobistym, możecie mieć dylemat wewnętrzny, konflikt wewnętrzny w sobie też, ale stwierdzicie w nadchodzącym tygodniu, że nadchodzi konieczność dogadania się z kimś. Trzeba się dogadać, trzeba. Jest jakiś konflikt w życiu osobistym i trzeba ten konflikt zażegnać. Będziecie różnie decydować, różnie to może być. Ale coś będziecie musieli z tym zrobić, bo widzicie, że być może faktycznie do waszej osoby ktoś tutaj się dobija mocno i jest tak silna rywalizacja, że może być, wiecie, o krok przed zdradą albo o krok, o krok przed, przed zmianą partnera, partnerki, męża, żony, czy, czy w ogóle osoby, która, wiecie, która wydaje wam się, że zawsze ta osoba jest wasza, będzie wasza, albo może być wasza, a może się tak okazać, że to się może zmienić, jeżeli nic z tym nie zrobicie. Dlatego wy małymi krokami na nowo tutaj idziecie powoli z czymś, ale idziecie w kierunku odpowiedzialności. Chcecie być odpowiedzialni za siebie, za relacje, za związek, za drugą osobę odpowiedzialni, solidni, rzetelni, lojalni, tacy słowni przede wszystkim. Na chwilę się zatrzymujecie, żeby zobaczyć, jak to zmienia wszystko, co to robi, co to powoduje i jak to się zmienia i dzieje. Kiedy spoglądacie na to wszystko z innej perspektywy, z tego co wcześniej robiliście, a co robicie teraz i w jaki sposób, i że widzicie, że zaczynają się spełniać wasze pragnienia, wasze marzenia, i to jest bardzo piękne, że no bo wodnik jest, gwiazda jest kartą wodnika, i, no ale tutaj taka energia piękna, faktycznie zmiany, której, która powoduje ta zmiana spełnienie waszych marzeń, waszych pragnień, więc no jest to piękne. A I warto iść w kierunku tego, jeżeli jest taka nadzieja, bo w tym momencie wy już macie nadzieję i wiarę w to, że wszystko się uda, że będzie dobrze, że będzie lepiej. Też. Też moi drodzy. A później macie nowy początek. Piękny, iście ognisty. Może ktoś zdecyduje się na ślub, przewartościowanie. Życie w oparciu o wartości rodzinne, chcecie być takim autorytetem, chcecie dążyć do balansu, do umiarkowania, do równowagi, ale to już później, dalej. Na ten tydzień to, co powiedziałam, drogie wodniki, buziaczki, do następnego razu, pa pa!